Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Organizacja produkcji gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Nadzorowanie etapów procesu technologicznego wspomagają trzy sfery produkcji gastronomicznej. Jest to racjonalizacja w produkcji gastronomicznej, metody i techniki produkcji potraw i napojów oraz zasady pobierania i zabezpieczania prób żywnościowych dla zakładów żywienia zbiorowego. Racjonalizacja procesu produkcji sprzyja właściwemu planowaniu produkcji, które optymalizuje efektywność pracy i redukuje ilość odpadków. Należy dostosować ilość produktów do zamówień, pogody czy świąt. Należy również unikać przygotowywania nadmiernej ilości składników. Warto też przygotować harmonogram pracy dla personelu zgodnie z założeniami naszego menu, aby przygotować odpowiednią ilość zaplanowanych składników we właściwym dniu. Racjonalizacji procesu produkcji sprzyja również obróbka wstępna. Jej celem jest usunięcie z surowców zanieczyszczeń fizycznych oraz częściowo chemicznych i mikrobiologicznych oraz przygotowanie oczyszczonych surowców do obróbki cieplnej. Również racjonalne gospodarowanie odpadami w gastronomii, czyli używanie produktów w efektywny sposób i wykorzystywanie ich pozostałości, wpływa na racjonalizację produkcji. Istotne jest także odpowiednie przechowywanie potraw gotowych, które powinny zostać bezzwłocznie wychłodzone do bezpiecznej temperatury 4 stopni Celsjusza. Do metod produkcji potraw i napojów należy obróbka wstępna czysta, która ma na celu rozdrobnienie oczyszczonych surowców, łączenie z różnymi dodatkami, formowanie porcji i przygotowanie półproduktów oraz obróbka cieplna, np. gotowanie, smażenie, pieczenie. Pobieranie składowej części potrawy z partii żywności powinno odbywać się pod koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Należy również uważać, aby przyrządy do pobierania i pojemniki do przechowywania próbek były czyste i wyparzone, a miejsce wydzielone wyłącznie do tego celu utrzymywało temperaturę maksymalnie 4 stopni Celsjusza. Na opakowaniu przeznaczonym do przechowywania próbki umieszcza się napis określający zawartość, datę i godzinę przechowywania potrawy oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która pobrała próbkę. Zakład przechowuje próbki przez co najmniej 3 dni. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.